Witam Państwa serdecznie z hotelu Hilton w Warszawie. Znajdujemy się tutaj na 17. już Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Mamy wiele gości, mamy wiele stoisk do zwiedzania. Jak Państwo wiecie, moją specjalnością jest moda i wizerunek, więc ja jestem zawsze obecna i zawsze ciekawa, co możemy robić, aby czuć się lepiej, aby być piękniejsze. I tutaj mamy wielkie pole do popisu, żeby zobaczyć. Wiem, że jesteśmy już po konferencji, wiem, że są nowe lasery, są nowe możliwości połączenia różnych preparatów, żebyśmy mogły poprawić sobie owal twarzy, żebyśmy mogły poprawić szyję. Na razie mówię o medycynie estetycznej nieinwazyjnej. Także zapraszam serdecznie, będziemy na pewno zdawać relacje z tego wydarzenia. Dziękuję. Rozmawiamy z panem Markiem Pociask, który jest menadżerem firmy Pol Sharpol. Jest to polska firma, która oferuje nam nowości i mówi, jak ładnie utrzymać naszą skórę. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli dbamy o twarz, to skóra szyi jest również naszą wizytówką i nie tylko. Proszę mi powiedzieć, jak działają te aparaty? Co dobrego robią nam, kobietom i mężczyznom oczywiście? My też, 30% pacjentów w tej chwili w Polsce to już mężczyźni, o dziwo. Tak. W gabinetach kosmetycznych. To jest aparat w tej chwili. Widzimy go w tle, który łączy wiele działań różnych czynników, które poprawiają jędrność skóry, teksturę skóry, działają na zmniejszenie efektu zmarszczek, działają na zmniejszenie naczyń zewnętrznych. Wykorzystują w tym przypadku takie działanie jak prąd wysokiej częstotliwości, jak promieniowanie laserowe, jak promieniowanie zintensywne promieniowanie, niekoniecznie laserowe, ale innych źródeł światła. Czy to jest bolesne? Bo jak mówimy o prądach, ja się zawsze prądów boję. Jest powiedzenie angielskie no pain, no gain, to znaczy jeżeli nie ma bólu, to nie ma efektu. Ale te odczucia bólowe, oczywiście to są czynniki osobnicze pacjenta. Niektórzy odczuwają bardziej, inni mniej. W skrajnych przypadkach szacujemy mniej więcej 5-7% trzeba używać kremów znieczulających. Jednak. Czy zabieg jest długotrwały, na zawsze? To pytanie, ja wiem, że to pytanie nie na miejscu, bo nic nie jest na zawsze. Nic nie jest na zawsze. To są zabiegi, które poprawiają ten wygląd okresowo. To nie są zabiegi jednorazowe. Wiele z tych procedur trzeba powtarzać w seriach i dopiero po serii i po pewnym czasie od zakończenia serii mamy efekt wizualny, dlatego że to są czynniki biologiczne, które powodują zmiany w skórze i to trwa. To nie jest od razu, to nie tak, że wychodzimy z gabinetu i od razu jest dobrze. Ja myślę, że tak jak masaże trzeba wziąć najmniej 10, więc tutaj też kilkakrotnie trzeba powtórzyć zabieg. A jak długo się utrzymuje efekt? No to w zależności od tego, o którym zabiegu mówimy. To są efekty, które utrzymują się od kilku miesięcy do półtora roku mniej więcej i potem można to powtórzyć i uzyskać poprawę dalszą. Na pewno potrafimy zmniejszyć wizualny wiek skóry dość znacznie. I to jest bardzo ważne dla nas kobiet i dla mężczyzn oczywiście. Także ja dziękuję serdecznie. To poprawiło mój humor, bo zawsze dbam o moją szyję, która nie jest w stanie tak, jakbym chciała, więc mam tutaj możliwości. Dziękuję serdecznie.